czerwcu ruszył konkurs na najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne w powiecie wałbrzyskim. Organizatorem konkursu jest Zarząd Starostwa Powiatowego. Konkurs ma już swoją długoletnią tradycję, a obiektów turystycznych w naszym powiecie nie brakuje. Wraz z wicestarostą Krzysztofem Kwiatkowskim odwiedziliśmy jedną z biorących udział w konkursie agroturystyk. Agroturystykę Sowia Grapa. Jest to kolejny etap konkursu na najlepiej zorganizowane gospodarstwo agroturystyczne ziemi wałbrzyskiej, czyli leżące w powiecie wałbrzyskim. Oceniamy te gospodarstwa w dwóch kategoriach. Pierwsze to funkcjonujące gospodarstwa rolne, które mają funkcję agroturystyczną, a druga kategoria to właśnie miejsca noclegowe na ziemi wałbrzyskiej. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Rzeczka. Jest to jeden z obiektów zgłoszonych w tegorocznym konkursie. Jesteśmy w Sowiej Grapie. Za chwilę będziemy przejeżdżać na drugą stronę powiatu, czyli do Grząd. Będziemy oceniać tamtejsze gospodarstwo agroturystyczne. Myślę, że bardzo dobry konkurs, świetna promocja dla tych agroturystów. Chcemy się włączyć, to chcemy ich promować i pokazywać, że ziemia wałbrzyska agroturystyką stoi. Czyli zapraszamy wszystkich turystów tutaj w nasze tereny. Mamy naprawdę różnorodność, jeżeli chodzi o agroturystyki położone w gminach, od gór po równinę, różne atrakcje od tras MTB po zamki, jeziora, czy też trasy spacerowe. Więc mamy czym się chwalić, chcemy to promować i myślimy, że ta forma jest formą właściwą. Do konkursu lokalne gospodarstwo agroturystyczne mogły zgłosić osoby indywidualne, wójtowie, burmistrzowie, organizacje turystyczne, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego bądź związki branżowe rolników. Wyłonienie zwycięskich obiektów nastąpi 30 września. Na laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca czekają nagrody finansowe.